Backrooms to naprawdę ciekawe miejsce. Kiedy już tam wchodzisz, myślisz, że jesteś stracony. Trafiłeś do najgorszego miejsca, do którego kiedykolwiek mógłbyś trafić, a jesteś dopiero na poziomie zero. Myślisz, że to koniec, a potem trafiasz na poziom Run for Your Life. I wtedy zdajesz sobie sprawę, w jak komfortowej sytuacji byłeś jeszcze kilka minut temu, kiedy jeszcze byłeś w tej miłej, przytulnej atmosferze. Cześć wszystkim, jestem Mundar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym powracamy do Backrooms ponownie, aby zająć się poziomem Run for Your Life, czy też poziomem Wykrzyknik, na którego temat bardzo często pisaliście do mnie w ostatnim czasie, więc proszę bardzo, oto nagrywam film właśnie na temat tego całkiem niekomfortowego poziomu. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod filmem, aby mógł się gdzieś tam dalej fajnie pozycjonować, a także zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chcemy dobić tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Zapraszam Cię również na Instagramka, link w opisie. Tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, zasiądźcie się wygodnie, albowiem przed Wami kompletne wyjaśnienie wszystkich informacji na temat poziomu Backrooms Run for Your Life. Zacznijmy od tego, iż nazwa Run for Your Life, uciekaj po swoje życie, jest nad wyraz odpowiednia dla tego poziomu. Bo tak, jeżeli już znalazłeś się w Backrooms i uważasz, że jesteś w czarnej dupie i nie masz co zrobić, to jeszcze nie byłeś na tym poziomie. Jeszcze nie jest tak źle, jak źle by być mogło. Bo bezapelacyjnie Run for Your Life to jeden z najgorszych poziomów w całym Backroom. Jeżeli już się tam znajdziesz, to musisz być naprawdę bardzo szybki. Poziom Run for Your Life, który mógłbym przetłumaczyć jako uciekaj po swoje życie, znany także jako poziom Wykrzyknik, należy do grupy poziomów enigmatycznych, których istnienie wyjaśniałem już w tamtym filmie. Są to te poziomy, które nie mają zwyczajnej numeracji i zwyczajnego poziomu w całym Backroom. Są jak gdyby troszkę oddzielnymi światami. I jak poziom Fun był totalnie niebezpiecznym miejscem, w którym też nie chciałbyś się znaleźć, tak tutaj jest jeszcze gorzej. I już tłumaczę, o co chodzi. Podobnie jak to było w sprawie poziomu Fun, skala trudności przetrwania na Run for Your Life została sklasyfikowana jako 5, zatem poziom jest niebezpieczny, niezabezpieczony i roi się tutaj od niebezpiecznych bytów. Poziom ten przyjmuje postać szpitalnego korytarza o długości 20 km. Tyle, że to nie jest taki zwykły korytarz szpitalny, bo wszystko świeci się tu na czerwono. Wszystkie światła są czerwone i nie ma tutaj jakiegokolwiek innego źródła światła. Wszystko świeci się na czerwono, a dodatkowo w tle słychać dźwięk alarmu. Głośnego alarmu jak Siren Head. No dostałbym pierdol 3 metry, rozstawione są tutaj drzwi, a natomiast co 10 metrów rozstawione są znaki z napisem wyjście. Jednak to wyjście nie zawsze działa. W zasadzie głównie nie działa. Zatem, żeby się stąd wyrwać, będziesz musiał zapieprzać do przodu przez cały czas, więc lepiej weź ze sobą rower. Oj tak, weź ze sobą rower, bo za każdym razem, kiedy tylko pojawisz się na tym poziomie, ze swoimi plecami zobaczysz hordę krwiożerczych, żądnych twojej śmierci bytów z zawrotną prędkością biegnących w twoim kierunku. I to nie będzie 2 czy 5, to będzie cała horda, która kiedy cię złapie, zrobi z tobą coś, co jest nazwane w raporcie losem gorszym od śmierci. Co ważne, za każdym razem, to jest w każdym przypadku, po znoklipowaniu się na ten poziom, odrodzisz się w jego połowie, zatem jak gdyby w miejscu 10 km od jego wejścia i będziesz musieć biec 10 km naprzód, by stąd uciec. Nie tylko będziesz miał całą hordę na ogonie, lecz także rozmaite przeszkody, takie jak łóżka szpitalne, krzesła i całą resztę. Więc musisz być dobrym biegaczem, aby jakoś tu przeżyć. Tak jest, musisz zapieprzać z całych sił, jednak spokojnie, co jakiś czas napotkasz na swojej drodze batoniki energetyczne, dzięki którym zyskasz trochę więcej many, by móc przebiec trochę większy dystans. Więc pamiętaj, żeby to zbierać i lepiej naucz się jeść w biegu, bo inaczej zostaniesz złapany przez hordę. Kiedy już jakimś cudem przebiegniesz te 10 km, na samym końcu swojej drogi zobaczysz drzwi z napisem wyjście. Jeżeli już przez nie przejdziesz, zostaniesz znowu klipowany do jakiegoś zupełnie innego poziomu. Lecz najważniejsze jest to, że będzie to poziom dużo bezpieczniejszy od tego. Nie ukrywajmy, że jest to na maksa ciężka sytuacja, w której żaden z nas, ani ty, ani ja, ani nawet on, nie chciałby się znaleźć, więc jak już jesteś w Backrooms, to uważaj. Aczkolwiek, jak za chwilę się przekonacie, snowclipowanie się do tego miejsca może wydarzyć się od tak. I wtedy pozostanie ci już tylko biec, ile tylko sił w nogach, jednak w ramach pocieszenia, kiedy już przebiegniesz to wszystko, wyjdziesz przez drzwi, to już możesz mieć pewność, że raczej się już tu więcej nie snowclipujesz. To chyba dobre pocieszenie, prawda?
Skoro cały poziom mamy już mniej więcej opisany, przejdźmy być może do jakiejś kolonii czy placówek na tym poziomie. A no tak, przecież tworzenie placówek jest tutaj totalnie niewykonalne ze względu na charakter tego poziomu. Jednak Brugli w swoim filmie wspomniał o kolonii znanej jako Zaprzyjaźnieni z Kreaturami i na ich czele stoi Derek. Są to takie ziomki, które są zaprzyjaźnieni właśnie z całą hordą. Kiedy ich napotkasz, ci zaoferują ci pomoc, jakieś jedzonko, spanie, cokolwiek, jednak pamiętaj, że to pułapka, więc kiedy już kreatury dobiegną, to będzie po tobie, bo tamci cię im oddadzą, więc... No, nieciekawa sytuacja. Jeżeli już chcesz dostać się na poziom Run for Your Life, co nie mam pojęcia dlaczego chciałbyś zrobić, to jest ku temu kilka dróg do tego jest. Przede wszystkim możesz od tak znoklipować się z jakiegokolwiek poziomu, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Możesz także przenocować pod stołem, który ma na sobie wykrzyknik na poziomie 521 i wtedy znajdziesz się tutaj. Powodzenia! Przechodząc przez poziom 354, być może znajdziesz bramę prowadzącą do tego miejsca. Znoklipowanie się z poziomu 2020, tak jest, z poziomu kwarantanna, no kto by pomyślał? Bez zaopatrzenia także przeniesie cię na ten poziom. Jest także jeszcze jedna, trochę mniej humanitarna droga do tego na poziomie 7191. Musisz przejechać 100 km, a następnie popełnić... no wiecie co, w nocy i to zaprowadzi cię tutaj. W kwestii tego poziomu to już w sumie byłoby na tyle, jednakże raport na Backgrounds Wiki podaje pewien dialog między Noah a Bazą. Jest to właśnie jego dziennik z chwili, kiedy właśnie do poziomu Run for Your Life się dostał, więc posłuchajcie. Agent Noah był na poziomie drugim, w drodze powrotnej do kolonii o nazwie Ocaleni, próbując dostarczyć cenne informacje o wyznawcach Jerego, kiedy pojawił się anomalnie na poziomie wykrzyknik. Zrobiłem to, co kazałeś. Mam wszystko o zwolennikach Jerego wraz z ich sekretami. Właściwie prawie zostałem na tym przyłapany. Dobra. Dobra robota. Jak najszybciej wróć do bazy. Byty są dość powszechne w pobliżu pokoju Jerego. Tak, myślę, że dam radę wrócić w około 4-5 godzin. Poczekaj, tej ściany zdecydowanie tu wcześniej nie było. Wygląda na to, że znalazłem się w ślepym zaułku. Zachowaj spokój. Musi być jakiś inny sposób. Halo? Halo, słyszysz mnie? Gdzie do diabła jesteś? Wygląda na to, że przeszedłem na inny poziom. Różni się to jednak bardzo od innych poziomów, które znam. Opisz, co widzisz. To korytarz, ale jest dziwnie zniekształcony. Światła migają na czerwono, a niektóre dźwięki alarmowe nie przestają rozbrzmiewać. Po prostu próbowałem otworzyć kilka drzwi na korytarzu, ale wszystko wydaje się być zamknięte. Zauważyłem. Idź dalej korytarzem, aż znajdziesz wyjście. Boże święty, słyszę za sobą kroki. Muszą być ich setki. Zachowaj spokój. Wysyłamy niektórych naszych ludzi, aby to zbadali. Są w drodze do twojej lokalizacji. Idą przez poziom drugi. Naprawdę potrzebuję pomocy. Za mną stoją setki istot. Biegnę przez korytarz, ale nie wiem, jak długo to potrwa. Halo, baza? Cholera, straciłem sygnał. Jestem teraz dany na siebie. O nie, oni nadchodzą. O Boże, jak długo biegnę. Byty są coraz bliżej. Myślę, że widzę wyjście. Idę, wychodzę. Biegnę, zaraz. Jestem. Pusty pokój. Widzieliście to aktorstwo? Chcielibyście tak. Zatem tak, los Noah na pewno nie był najciekawszy, więc pamiętajcie, drogie dzieci, by nigdy nie próbować tego, co robił Noah. To był profesjonalista, któremu chyba troszeczkę nie wyszło spełnianie się w swojej ulubionej pasji, czyli w zwiedzaniu pleca pokoi. I tak to właśnie był poziom wykrzyk Run for Your Life, którego naprawdę chcieliście zobaczyć na tym kanale, więc proszę bardzo. Mam ogromną nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim kciuka w górę, zostaw suba na kanale, jesteś tutaj nowy, bo chciałbym niezmiernie bardzo dobić 200 tysięcy widzów jak najszybciej. Wpadaj na mojego Instagramka, TikToka, drugi kanał Chata w Lesie i całą resztę, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Napisz także proszę w komentarzach, jaki poziom background chciałbyś zobaczyć w kolejnym filmie. Prawdopodobnie będą to pool rooms, ale nie jestem jeszcze pewien. Napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli coś takiego zobaczyć w najbliższej przyszłości. My słyszymy się prawdopodobnie w poniedziałek, więc trzymajcie się cieplutko. Miłego dnia wam wszystkim, mówi do was Mondar. Cześć!